Syn Kosiorski, dzisiaj pokażę Wam pierwszy poziom, pierwsze piętro ptaka, builda z aktualną drużyną, jaką to gram. Generalnie to gram bardzo rzadko już, więc to będzie no, taki bardziej na lajcie filmik, żeby Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Ja jak wcześniej bardzo dużo to farmiłem, szczerze mówiąc, kiedy mam Mageldę i ona bardzo ułatwia przejście tego eventu. Nie gram go. Wcześniej jakoś częściej go grałem, żeby pofarmić trochę te relikty. No teraz rzadziej i rzadko go też nagrywałem, ponieważ on jest długim eventem i żmudnym. No i też, no... Czekajcie, czy zrobimy coś takiego, czyli jakiś atak, zmarnujemy tu jakieś karty. Będzie single target, będzie jałe. Staramy się użyć dwa single target, na pewno karty w jednej turze, żeby mieć najmniejszy reduction od Meliodasa. Także ja tego eventiku jakby nie nagrywam, bo on jest długi i warto by było od razu nagrać wszystkie trzy piętra, co jest prawie że niewykonalne, bo to jest no właśnie z pół godziny gry, czasem się uda, wygra się, czasem się nie wygra, także to różnie bywa. A dzisiaj no cóż, pokażę Wam po prostu pierwsze, najłatwiejsze piętro, jakie teraz przechodzę. Z tego co widzieliście, jak go grałem, poczekajcie, jakieś single targety, niech będzie, o to jest single, bardzo dobrze, hop, hop, niech będzie nawet tu i coś takiego. Da radę. Przechodziłem go na, bodajże na, jak ona się nazywała, kurczę, ta co ma power karty, tak samo jak Sariel. Brandhild, ja ją uwielbiam, mam ją bardzo wymaksowaną i jest super, no ale ta drużyna jest po prostu tutaj szybsza. Może użyjemy w ogóle tego, żeby nam się podniosły trochę statystyki. Następnie myślę, że możemy po prostu zacząć obijać przeciwnika. Zobaczcie, jaki damage on siądzie. Jak ona usuwa debuffy, to ona też zwiększa statystyki. Czy jakoś tak, także to jest mega kozacka opcja, bo ona właśnie łatwo sobie stakujemy ogólne statystyki Meliodasem, atak resist, on sobie statystyki ogólne też stakuje po każdym użyciu single karty. Nie mamy debuffów, więc tego nie będę używał. Użyjemy tak single target, on żebyśmy wjechali i te dwa zużyć, czy to użyć. Dobra, trzecia faza i czwarta na ptaku jest taka, że trzeba z niej jak najszybciej wyjść, dlatego no nie wyjdziemy z niej, troszeczkę zostanie nam mu zdrowia. Szczerze mówiąc, ich aż tak dobrze nie pamiętam, generalnie chcemy ją po prostu jak najszybciej się z niej pozbyć, bo przeważnie na trzeciej fazie w każde piętro ptaka nam usuwa, zabiera możliwość używania danej karty. Przykładowo zabiera debuffy, zabiera stensę, potem coś innego i tak cały czas będzie usuwał, aż później nawet nie będziemy mogli atakować, przez co może być problem. Także czym prędzej usuniemy debuffy i po prostu go zniszczymy w taki sposób. Mogę użyć Meliodas karty przed tym King Arturem, ale tak to by było jeszcze redukcja, chociaż może już jest na maksa, tam jest chyba 8 staków tej redukcji, to jest maks, co możemy osiągnąć. Zobaczcie, teraz on przez pierwsze 2 czy 3 tury ma jeszcze defens podniesiony i tutaj generalnie jedynie co mu możemy zrobić, to najbardziej użyteczne są Amplify karty, nie Amplify, Power Strike karty, no tu nie mam żadnego, ale to co moje postacie teraz mają tutaj damage, o, ona ma Power Strike, czyli to zostawimy na kolejną rundę, ponieważ w tej turze wjedziemy wszystkim co mamy, żeby zrobić jak największy damage. Ponieważ tak, jeżeli nie zadajemy mu jakichkolwiek obrażeń w turze, to on nam nadołoży później jakieś debuffy i w ogóle praktycznie jesteśmy przegrani, czyli nie możemy sobie na to pozwolić. No, nie zadaliśmy mu za dużo. Tutaj, na tej fazie, jeżeli na przykład graliśmy z Brandhild, to ja zostawiłbym u niej te 3 power karty i na, no, 4 tak naprawdę, i na jedną turę czy dwie pokonalibyśmy tą fazę.
A tutaj jest trochę ciężej, ale no The One z tego Ultimate'a potrafi to ładnie pochwytać. A jeszcze Amplify'e na Meliodasie też robią robotę. Zróbmy coś takiego, może hop. Nie tak. Hop. Myślę, że jesteśmy w stanie. No zabić go może. Nie, jest. No zobaczymy. Ładnie, ultimate jest bardzo solidny. On, zobaczcie, nie zadaje obrażeń. Pomimo tego, że artyk zwiększa zadawane i zmniejsza otrzymywane obrażenia o 30%. Także tak wyglądał pierwszy poziom. Pretty easy. Ogólnie, jeżeli chcecie tutorial do tego eventu, to już był na danym filmiku, więc popatrzcie wy poprzednie filmiki. Tu po prostu pokażę kilka etapów. Zobaczcie, to piętro jest tu trochę cięższe z jednego powodu. Z drugiej fazy. Druga faza, jak dobrze pamiętam, druga tutaj jest, jeżeli nie mamy taunta, to nas gość swipeuje. Chyba, że to jest już w Yellowniku. Naprawdę muszę to sobie rozgryźć. Ale zobaczycie, będzie. Ta pierwsza faza jest łatwa, po prostu ją zeskipuję. Łatwa, ale nie pokonaliśmy go na jedną serię i też Artur sporo oberwał, ale zużyliśmy też heal'a. Dobra, to tutaj go trzeba jakkolwiek dobić. Coś takiego wykonałem. Dobrze, nie myliłem się. Zobaczcie, tutaj druga tura, jeżeli nie mamy taunta, to zadaje 3500 obrażeń wszystkim i się z tego leczy. Ale uwaga, nie mamy taunta. I jeszcze jest o tyle problem, że w tym momencie on ma jeszcze revive'a, czyli leczy się o jego defensywę, gdy spadnie mu do 0 HP. Czyli to nie jest tylko zrobienie 4 ataków, tylko tak naprawdę 5. I tu jest też o tyle taki problem, że nie możemy przebić na jednego hita więcej niż 30% maksymalnego zdrowia. Więc tak, wchodzimy z ultimate'a, to ultimate scanner, to tak naprawdę cokolwiek, żeby dobić, czyli no zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że wystarczy obrażeń, że on z tego ultimate'a to trochę zrobi. Może lepiej dać amplifier. To będzie dobre. To zaraz zaryzykujmy. Nie jestem pewny, czy dobre obrażenie. Nie, na pewno go zbijamy. Zobaczcie. Zbiliśmy, on się wyleczył i drugi raz. Jeżeli byśmy go w tej turze nie zabili, byśmy przegrali. Bo nie mam tanta. A jak macie jakiegoś tanta, tak jak tu się używało matrony, byście przeżyli. Tu już może być właśnie to, że. Gdzie to jest? Jest gdzieś to napisane? Nie, no to go w tej turze po prostu chcemy pokonać i na następną turę się przygotować najlepiej z jakimś ultimate'em fajnym. Tu już nie będzie takiej mega tarczy i w ogóle, że będzie problem go pokonać. Tak jak to było w przypadku poprzedniego piętra. Zapomniałem o czymś, jeżeli zbijemy mu poniżej 50% zdrowia, on się leczy, czyli tak naprawdę musimy go zbić, nie możemy mu zostawić poniżej 50% i też nie możemy mu zbić na hita powyżej 30%, więc to musimy dobrze wyliczyć. Także najlepiej by było w poprzedniej turze zrobić tak, że zaatakujemy go właśnie jakimś słabym, jednym atakiem tak naprawdę. Może ja sobie po prostu ultimate'a załapię, może na eskanorze będzie lepiej. No nie będę miał na nim ultimate'a, trudno. Dobra, czyli zbiliśmy mu trochę, nie chcemy mu zbijać powyżej 50, bo się znowu wyleczy do fulla, co jest tragiczne. On też nam w poprzedniej turze, jak widzieliście, wyłączył leczenie i też dał nam teraz atak disable. Ajajaj. Ale na szczęście ona wyłącza debuffy, także nie ma co się martwić.
przecież mega uciążliwe, tutaj najlepiej te właśnie na tym evencie być przygotowanym. O, ona nie usunie tego? Usunie chyba. O, złe, nie starczy. Czy starczy? Nie starczy. O, udało się go pokonać, co mi się wydawało, że się nie uda. Także jak widać, trochę minęło czasu, kiedy wydali ten event, to nie jest nadal problemem, trzeba znać taktykę, nie jest to naprawdę łatwa sprawa. Tu już chyba po prostu bijemy w opór, jak największe obrażenie, jakie możemy. Raczej nie ma na co się tutaj przygotowywać. Trzecia faza, której już nie będę pokazywał, jest na początku bardzo długa, bo zadajemy dużo mniejsze obrażenia z kartami od level 2 i poniżej. Znaczy level 1, a level 2 i powyżej nam wyłącza. No jest uciążliwe, ale to mówię, było w innym filmiku, także jak Was interesujecie, możecie tam zobaczyć, tam była świeższa wiedza. A to tak o sobie farmiłem, pokażę Wam jeszcze tylko na szybko itemki, jakie tutaj były użyte.